Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, przedstawiam wam dzisiaj czwartego mistrza świata w szachach Aleksandra Alechina, francusko-rosyjskiego szachistę, tak podają internety. Jego przeciwnikiem był Klaus Junge, zawodnik, który pochodził z Niemiec, bardzo silny zresztą szachista. Moi drodzy. Alechin. Alechin był słynny przede wszystkim z gry ofensywnej, bardzo dobrze atakował, był w tym naprawdę niezły no i przejdźmy może do, do gry. Uwaga, D4 ze strony Alechina, D5 zagrały tutaj czarne C4, szykuje nam się gambit hetmański, tak się oczywiście dzieje po ruchu. E6, tutaj skoczek na F3, skoczek na F6, sprawa naturalna. Tutaj można grać dużo różnych rzeczy. Mianowicie, na przykład skoczkiem zagrać można na C3, można też spróbować wybić na D5, można zagrać goniec G5, również szybkie E3 też jest niczego sobie. No tutaj Alechin postanowił zagrać G3. Tak też się ukrywa, moi drodzy. Tutaj można przejść do e, takich systemów katalońskich w tym momencie czarne wybiły tego pionka na c4 no i teraz pytanie jest takie czy gramy tutaj gońcem i robimy szybko roszadę można tak zrobić, rzecz jasna, można tak grać, nie ma problemu. E, oczywiście można też zagrać na przykład hetmanem na A4, dając szacha i brać tutaj pionka na C4. Odbijamy to bez problemu, ale też wychodzi hetman, ciężka figura. Tak też się oczywiście grywa. Widziałem takie ciekawe posunięcie, skoczek na A3, ale sobie nie dam tutaj głowy uciąć. Czy w tym dokładnie momencie Aronian takie, takie rzeczy lubił sobie grywać? Po wybiciu gońcem na, na B, na A3, no pionki słabe, zdwojone, ale te otwarte linie i para gońców ze strony białych mogą dać tutaj niezłą rekompensatę. To są takie ciekawe szachowe sztuczki, tutaj Alechin zagrał Hetmanem na A4, dał tego szacha. Skoczek zasłonił się na B7 i goniec zagrał na G2. Widzimy, że też nie musimy się śpieszyć z biciem pionkiem od razu. Pionka od razu, z biciem pionka od razu, mój drodzy, goniec na g2 można sobie spokojnie zagrać. Nie ma takiego ruchu skoczek b6 z atakiem z obroną, no bo jest związanie, więc pionek nam nie ucieknie. Ale po ruchu a6 już trzeba się zdecydować na zabicie tego pionka, gdyż b5 groziło i tego piona byśmy tutaj bronili. No i po ruchu właśnie hetman c4 b5 następuje i alechin zagrywa hetman c6, a nóż widelec czarny nie zauważył, że wisi wieża. Taki ruch e, gre, grywany jest dosyć rzadko. No ale to nie jest jakaś wielka groźba dla czarnych, gdyż wieża b8 jest na posterunku i grozi goniec b7. Tutaj Roszada ze strony białych, właśnie następuje goniec, goniec na b7 i Hetman grzecznie wraca na c2. Tutaj też widuje takie posunięcia jak goniec na e4. Są to takie schematy, czarnymi ja tutaj nie kojarzę, ale wiem, że tak mniej więcej się gra. Myślę, że czarny tutaj nie ma żadnych problemów w tej pozycji kompletnie. Tutaj do C5 za chwilę dochodzimy i no, po prostu jest rozwój bardzo dobry. I teraz właśnie te C5 następuje. Po C5 Alechin odpowiada taką małą kontrolę na skrzydle hetmańskim A4. A4 jest ruchem, który tutaj musi podważyć pionkę B5, zaatakować i albo. Czarne zagrają sobie B4, to wtedy jest opcja taka, że skoczkiem możemy przewędrować z D2 na przykład na C4. To jest niezła placówka. Na przykład po B4 jeszcze można próbować zagrać API, żeby nie było też takich ruchów typu skoczek B6. To też jest ciekawy plan, no ale w tym momencie tutaj czarne zagrały takie posunięcie, no trochę dla mnie dziwne, ale myślę, że zrozumiałe. Zaraz powiem o co chodzi. Tylko jeszcze tak patrzę, słuchajcie, że tutaj można wieżą na C8 też zagrać fajnie. Tutaj grozi bicie na D4. No ale czarne zagrały, moi drodzy. Goniec bije na F3. Jest to dosyć kusząca, kusząca wymiana. Dlatego, że no, goniec tu oczywiście wybija, nie pionek. No bo wieża stoi na B8, nie tracimy tego tempa, żeby tą od teraz uciec. Druga sprawa jest taka. Że czarne po prostu biją na D4 pionka i tego pionka po prostu wzięły, mają za darmo piona. Yy, można też go, tego pionka podeprzeć yy, w przyszłości dalekiej pionem E5, no, ale minus jest taki, że czarne nie mają zrobionej roszady i nie mają pary gońców. Zawsze jest tutaj coś za coś. Zobaczmy, jak sobie Alechin z tym radził, o ile sobie radził. Tutaj nastąpiło wybicie na d5, szybkie wybicie na b 5 No i w tym momencie Alechin zagrywa wieża D1. OK, jest to ruch y, również dla nas zrozumiały. Chcemy odbić pionka i mieć wieżę na wolnej linii. Tylko, że nie najlepszy wybór. Należało się zatroszczyć o gońca, żeby wyszedł na F4, sprowokował E5 i zagrać może goniec G5. No to są takie już niuanse, które trzeba sobie przeanalizować troszeczkę. Aczkolwiek ja taki ruch też bym raczej y, miałbym w planach, żeby go wykonać. Tak to sobie myślę, że rozumuję. No, ale tak. Te figury jednak są troszeczkę w tyle, no aż się chce je szybko wyprowadzić, bo, bo rozwój czarnych mógłby być lepszy, wystarczy gońcem zagrać i zrobić roszadę. Ale jak grają czarne, no właśnie, czarne tutaj mogłyby zagrać na przykład koniec e7, oddać tego pionka, totalnie oddając piona i robić roszadę. Rozwój by, byłby zakończony i bez problemów czarne by stały w tej pozycji. No ale kuszące jest, żeby tego piona bronić również. bierze c8 wtrącenie jest całkiem ciekawe, ale Hetman zagrał na b6. No, właśnie. Czarne w tym momencie skusiły się na obronę Pionka za cenę jeszcze takiego, powiedzmy, nieskoordynowania figur, niezrobienia roszady. Ale Chin zagrał w tym momencie skoczek D2. No, prosi się, żeby tym skoczkiem wyjść w końcu. E5, czyli wzmocnienie obrony, mimo wszystko, i skoczek zagrał na B3. No dobrze. Taki ruch skoczek B3. Hmm, wygląda na pozór dziwnie, bo strzela w pielka, który już jest broniony. Tutaj sobie zagrać nie mogę na C5, bo widzimy skoczek Goniec broni. Hetman, przepraszam, Hetman na C5 również broni. No ale ewentualnie na A5, na C6 są już jakieś tam. Fajne myki, no ale tutaj czarne postanowiły zagrać od razu skoczkiem na c5. Takie prowokacyjne wymiany, aby może wybić i wybić stępem, ktoś to wie. I teraz właśnie tutaj Alechin w tym momencie wybija, moi drodzy, na c5. Wybija na c5 i goniec właśnie wybił na c5, ale zatrzymajmy się na chwilę, jeden ruch sobie cofnijmy. Zastanówmy się, co by było na przykład po wybiciu hetmanem, bo pewnie większość z nas się zastanawia, dlaczego nie wybić hetmanem, nie próbować wymieniać tych hetmanów, gdy mamy pionka więcej. To chyba jest dosyć logiczne. No ale tutaj następuje mała niespodzianka ze strony białych. Mianowicie koniec na C6, szach. No i teraz są dwie drogi. Albo król D8, albo skoczek D7. Przeanalizujmy sobie to, moi drodzy. Jeżeli nastąpi um, skoczek na D7... E, to tutaj białe po prostu biją tego skoczka e, i widzimy, że w tym momencie po biciu na przykład królem na D7 e, możemy zagrać hetmanem na F5, wieża na otwarte linie z, e, łopsa jest bardzo groźną figurą, oczywiście na 7 nie można, bo broni tutaj hetman, ale tak pokazuje, że wolna linia jest dla wieży przede wszystkim zderoszowanie króla i ten król jest w centrum może okazać się, że to jest niebezpieczna sytuacja dla czarnych no właśnie tak mogłoby się wydarzyć, wydarzyć, i tutaj Alechin myślę, że byłby wielce zadowolony. Również byłbym zadowolony w tej pozycji, ale zobaczmy sobie, co by było po król D8. No właśnie, a tu się zaczynają schody. Bo jeżeli białymi y, nie mamy dalszego planu, to będzie kiepsko, bo nie widać jak bronić końca. Tutaj Hetman nie ma też oparcia z, z, żadnej figur, z żadnych figur, i jest po prostu też niebroniony. Coś trzeba zrobić. Jeżeli Hetman by wymienił i goniec by wymienił, no to. Nic się nie dzieje, no wymiana jest super dla czarnych. De, e, Roszada już nie jest aż taka ważna w tym momencie. Ale Alechin tutaj móg, mógłby mieć przygotowane bardzo silne posunięcia. On takie posunięcia często też potrafił zagrywać. Mianowicie bardzo trudny ruch, uwaga! Nie, 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 nie. Hetmanem na F5, mój drodzy. Na pozór dziwne posunięcie. Mega dziwne, bo przecież oddajemy gońca. No trzeba tego gońca wziąć, sprawdzić, co by było dalej. No i teraz Hetman zbija na E5. Okazuje się, że ten pionek na D4 już nie ma obrońcy. I wieża wchodzi na króla z szachem, robi się mega niebezpiecznie. Teraz na przykład. Goniec mógłby zagrać na D6. OK, atakujemy z przesłoną. No, mamy oczywiście wtrącenie wieżą na D4. Grozimy zbiciem. No i teraz na przykład. Y jakby król zagrał na C7 powiedzmy, no to mamy bardzo ładne posunięcie. Bicie na D6, Hetman bije na D6, wieża A7. I partia jest totalnie przegrana, gdyż jeżeli król pójdzie na C6, to gramy na A6, zdobywamy po prostu Hetmana. Jeśli wieża B7, bijemy na B7 i zdobywamy Hetmana w następnych ruchach. No tak mogłoby nastąpić, yy, aczkolwiek jeszcze tu taka obrona, powiedzmy, wieża B6 jest ciekawym ruchem. No, ale go nie jest goniec F4. Zauważcie, że te figury wzmacniają atak na pole yy, D6. No i na przykład tutaj wieża mogłaby zagrać na E8, atakować Hetmana. No ale myślę, że wymiana by nastąpiła i tutaj białe są wielce zadowolone, gdyż króla można atakować po tym wieżu na A8. Chodzi tutaj, że chodzi tutaj o to, że ten król naprawdę jest. Yy, no, w niebezpieczeństwie dosyć dużym, a figurę odbijamy. Y, jasne, że można też próbować skoczek E8 grać, ale myślę, że potem wieża na przykład na D1. Y, jeszcze bardziej wzmacniamy tutaj atak pozytywnego G7. W przyszłości wisi wieża osamotniona. No, mocna analiza tutaj musiałaby nastąpić. W każdym razie y, pozycja na pewno jest, y, no, praktycznie przegrana dla czarnych. No, ale to już jest troszkę wyższa szkoła jazdy. Warto sobie też oczywiście analizować tutaj. Goniec wybił w tym momencie na C5. I teraz Alekin popisuje się po raz kolejnym, po raz kolejny bardzo dobrym, fajnym i ciekawym posunięciem, trudnym, trudnym posunięciem, to trzeba przyznać. Może znajdziecie ten ruch, jak jesteście chętni, proszę zatrzymać sobie czas, a ja już pokazuję tutaj zatrzymać sobie filmik, oczywiście czasu się nie da zatrzymać. Wieża na A6. Wieża na a6, yy, widzimy o co chodzi. Hetman musi wybić, nie ma jak bronić tego gońca, bo jak zagra na c7, wieża c6, po sprawie. A więc hetman bije na a6 i hetman bije na c5. Białe oddały jakość za cenę, żeby tutaj czarne nie zrobiły tej roszady. No jest to jakiś plan, oczywiście, tylko że ten plan chyba nie jest do końca dobry, ale trzeba czarnymi bardzo dokładnie grać, żeby pozycję utrzymać. Tutaj Hetman E6, dobre posunięcie. Hetman troszkę wraca do obrony powiedzmy tego punktu E5, bliżej króla, zawsze fajnie. No i jest szach na C6. Okej, okay, taki szach raczej byłby nieunikniony. No i w tym momencie skoczek zasłania się na D7. No i moi drodzy, tutaj Alechin no wybił od razu na d7, nie powinien tego robić tak szybko, groźba może być silniejsza niż jej wykonanie, może warto byłoby zagrać gońcem na g5, wygląda to dosyć wszystko dziwnie, ale to jest jakaś prowokacja do f6, może gońc d5, wieża a1 może wchodzi na a7, na a7 tutaj, no. Można byłoby w ten sposób próbować też taki ruch ciekawy jest goniec na D2, żeby stanąć na B4 i grozić bardzo tutaj e, na tej diagonali, jakimś matem, może na S7 w przyszłości, tu ale Chin postanowił wybić, co się od razu e, odbiło wybiciem królem, e, wybiciem nastąpiło wybicie królem. E, no i moi drodzy, Hetman dał szacha na A7. Ten, ten szach powoduje to, że nie można królem zejść na linię 8, gdyż e, będzie bicie wieży na C8 oczywiście. No, można byłoby próbować, ale wtedy jest goniec D2 i wieża wchodzi na C1 z matowymi atakami e, albo traceniem materiału. I teraz do wyboru tutaj e, czarne mają dwa posunięcia: albo król C6, albo król D6. Jeden z tych ruchów jest lepszy dla czarnych. Mianowicie w partii nastąpiło król C6, co jest ruchem gorszym z prostego powodu, gdyż po dwóch posunięciach wieża już jest w grze stępem, atakując króla. Gdyby czarne zagrały królem na D6, no to szanse miałyby tutaj na nieprzegranie tej pozycji, gdyż ta wieża nie ma jak szybko wejść. A nawet jakbyśmy próbowali grać w taki sposób na E3, można po prostu olać tego pionka, spróbować wprowadzić wieżę do gry, powiedzmy, a po wybiciu przepychamy tego pionka. No, i tutaj król mógłby być troszeczkę bezpieczny. Też na koniec w 4 trzeba uważać. Po prostu głębsza analiza tego by na pewno wymagała. E, uwaga, no ale w partii, właśnie nastąpił, e, nastąpił ruch król C6, i trzeba teraz to wykorzystać, moi drodzy. Alechin robi to już bezbłędnie, perfekcyjnie. Goniec D2, spokojny ruch. No, w 23 ruchu wychodzi ostatnia figura lekka, rzadko spotykany widok. No, ale Alechin e, często stawiał na to, aby. Wymieniać, przepraszam, nie wymieniać, na, żeby atakować przeciwnika. I w tym momencie wieża zagrała z H na C8, i tutaj też następuje kolejne dobre posunięcie. Bardzo zresztą, no, no niełatwe. To trzeba przyznać, że tutaj te jego partie nie są łatwe. Chcemy tutaj tego króla jakoś gonić. Jak to robić? No właśnie. Zagramy tutaj wieżą na C1, to no, król będzie chyba miał jeszcze ucieczkę jakąś, prawda? Dlatego zostało zagrane E4. Ograniczamy przede wszystkim królowi tutaj drogę. Tutaj tylko króla D6 może zagrać, ale to się spotka z gońcem na B4. No, bić w przelocie nie polecam, gdyż od razu goniec bije, król jest odkryty. Bardzo niebezpiecznie. No i tutaj. Y w tym momencie Hetman zagrał na B3, atakując wieżę, no ale mamy wieżę nie na C1. Uwaga, co by się od razu narzucało, gdyż Hetman tutaj broni na B4 i król odejdzie na D6, więc nie ma tego szacha, więc niezbyt to spełnia swoją rolę. Ale jest wieża na A1. Bardzo silne posunięcie. Tutaj grozi bezpośredni atak b4, no tego gońca troszkę ogranicza niestety to już nie pomaga w obronie, można sobie też zatrzymać materiał i zastanowić się jakbyśmy byśmy zagrali, żeby tą pozycję wygrać białym kolorem uwaga, wieża na a6 szach, no król na b5 jedyne posunięcie, po raz kolejny wieża daje szacha, zobaczcie król niby tutaj by fajnie uciekł ale by się spotkał z posunięciem hetman a6, wieża musiałaby się czarna zasłonić na b5 i dajemy mata Hetmanem, dlatego też hetman król musi wrócić na C6. No i myślę, że sprawa jest dosyć łatwa, geometryczna. Hetman na C5, szach, król D7, Bierze A7. W tym momencie e, czarne musiały e, uznać wyższość Alechina. W tej partii. No tutaj nie widać obrony. No Król na d8 i na e8 to mamy mata na e 7 Każda zasłona tutaj wierzą, to tylko spowalnia egzekucję o parę, o dwa ruchy, tak naprawdę. E, bardzo fajna partia. Polecam Aleksandra Alechina, czwartego mistrza świata. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie. Na razie, hej.